1600 zł za destrukt 2 euro rozlany rdzeń, 2 euro okolicznościowe, destrukt sprzedany za 1600 zł na euro to około 350 euro w zależności od kursu tej waluty. Natomiast destrukt rozlany rdzeń w monecie 2 euro bardzo cenny i również poszukiwany przez kolekcjonerów, no bo którzy nie chciałby takiej mieć monety w kolekcji. Natomiast 1600 zł za rozlany dzień w okolicznościowym Hamburgu. Tutaj macie oczywiście monetę tylko przykładową, którą nadesłał mi któryś z widzów, ale również takie monety, słuchajcie, ceny oscylują koło 200-500 zł. Natomiast okolicznościowe, oczywiście, tak jak u nas w 5 złotówkach, są dużo bardziej cenniejsze. Od tych obiegowych, słuchajcie, 2 euro, bardzo cenny. Jeśli masz taką monetę, to na pewno jest dużo więcej warta niż nominał. Na pewno nie 2 euro, może 100 euro, może 200. Tak, jak w, w tym przypadku 350 euro na kup. Teraz już takie monety pojawiały się w licytacjach Allegro i również były sprzedawane, tak jak powiedziałem, różnie, 200, 300 zł obiegowe. Więcej. No tutaj mamy rekord 1600 zł. Słuchajcie, możliwe są również inne destrukty w tych monetach, odwrotki w euro. Tutaj, też, kilka przykładów przez, wysłanych przez moich widzów. Jeżeli macie jakieś monety euro z destruktami, to wyceniam na Instagramie. Tutaj macie przykłady, jakie jeszcze monety euro mogą być dużo bardziej cenne niż nominał. Na pewno, około 100-200 zł za takie monety odwrotki można osiągnąć. Mamy tutaj również dwie. Słuchajcie, dwie. Oraz pusty krążek mamy tutaj, też ostatnio mi osoba nadesłała. Taki pusty krążek na przykład jednogroszówki sprzedał się w Gradingu ostatnio za 600 zł. Więc tu, jeżeli jest to oryginał i jest to rzadkie, bo nie wiem jak to wygląda w strefie euro, takie puste krążki, no to na pewno jest to też dużo więcej warte. Ile? Trudno powiedzieć. Licytacja tylko by pokazała, jaka to może być cena. Są też różnego rodzaju przebarwienia. No i tutaj mamy zdjęcie jednej monety. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Tu już się Wam wyświetliły inne filmy z euro. Trzymajcie się i do następnego. Hej, zapraszam do komentowania.